Disco Polo uczyniło z Zenka Martyniuka króla muzyki rozrywkowej. W ostatnich dniach słyszymy o gwieździe jednak wyłącznie w kontekście skandalu związanego z jego synem. Sprawy zaszły tak daleko, że Martyniuk postawił synowi mocne ultimatum. Disco Polo i przeboje grupy Akcent pozwoliły Zenkowi Martyniukowi stać się jednym z lepiej prosperujących Polaków. Z sukcesami zawodowymi nie idzie jednak parze szczęście rodzinne. Król Disco Polo tłumaczy się za syna. Stawia twarde warunki, musi się leczyć. Cała Polska śledzi bowiem problemy w relacji syna Zenka Martyniuka z jego świeżo poślubioną żoną. Jeszcze jesienią media rozpisywały się o hucznym weselu i znakomitej wyprawki na przyszłość. Codzienność okazała się trudniejsza niż można było przypuścić. Kilka dni temu w eter poszła wiadomość, że syn Martyniuka pobił swoją ciężarną żonę. Momentalnie odniósł się do zarzutów na swoim Facebooku, twierdząc, że został zmuszony do ślubu przez rodzinę jego żony. Jego problemy jednak dopiero się zaczęły. Po interwencji policji funkcjonariusze znaleźli przy synu Martyniuka narkotyki. To z tego tytułu został oskarżony, grożą mu bowiem skutki nielegalnego posiadania marihuany. Wywołany do tablicy został przy takim obrocie spraw Zenek Martyniuk. Choć nie odpowiada za decyzję dorosłego już syna, niektórzy internauci rozprawiają się ostro z królem Disco Polo. Zarzucają im inaczej bezstresowe wychowanie. W niedawnej rozmowie z Super Pressem, Zenek Martyniuk przyznał, że pomoże synowi stanąć na nogi. Chce ratować swojego jedynaka, ale stawia po ostatnich wydarzeniach twarde warunki. Daniel to mój jedyny syn, bardzo go kocham. Jak każde dziecko popełniał w życiu błędy. Ale teraz sprawa jest poważna. Nie chcemy, żeby narkotyki zniszczyły jego życie i naszą rodzinę, dlatego postawiliśmy mu twarde warunki, ma się leczyć, przyznał w rozmowie z tabloidem. Piosenkarz chce, by syn uzyskał opiekę najlepszych specjalistów. Dla rodziny jest to tym bardziej ważna sprawa, w końcu syn Martyniuka już niedługo zostanie ojcem. Zrobimy wszystko, by trafił do najlepszych specjalistów i wytrzymał terapię. Syn ma 2 miesiące do narodzin córki, by zdać egzamin na ojca i odpowiedzialnego męża, dodał król Disco Polo. Sam zainteresowany na razie nie odniósł się do zapowiedzi swego ojca. Jego sytuacja jest dziś nie do pozazdroszczenia.